Dzień dobry, cześć. Ja mam na imię Szymon i witam was na kanale Gram do Kawy, a dziś wracamy sobie do naszej przygody w świecie Baldur's Gate. Moi drodzy, dziś bez kamery i kolejnych kilka filmów, które zobaczycie, też będzie bez kamery, ponieważ nagrywam to w niedzielę, 25 sierpnia. I kilka filmów na zapas będę dzisiaj nagrywał, a jest piekielnie gorąco, w związku z tym nie będę się jeszcze męczył dodatkowo z obrazem wideo. Mój miły głos musi wam dzisiaj wystarczyć. Dostałem bardzo dużo komentarzy od was w odcinkach między 7 a 9. Dużo też wiązało się z tym, że na terenach pod pomocną dłonią zostawiłem nieco rzeczy w skrzynkach, których nie byłem w stanie otworzyć, więc ja tam wróciłem poza nagraniem i starałem się otworzyć te skrzynki, tak Kawą jak i Moen. Jednak ani jedna, ani druga postać sobie z tym nie poradziły, więc będziemy tam musieli wrócić. Pewnie jak uzyskamy poziom złodzieja u Imoen, podniesiemy nieco otwieranie zamków, to wtedy się tam wrócimy i postaramy się otworzyć te wszystkie skrzynie. Dostałem też informację od was o tym, że przegapiłem pierścień pod pomocną dłonią, pod jakimś kamieniem i znalazłem ten pierścień. Za chwilę sobie przeczytamy, co to za pierścień jest. Był skrzętnie ukryty. Ten kamyczek był na tyle malutki, że ciężko było go zauważyć na całej planszy. Szymon, przestań narzekać. Dobrze. Czy coś jeszcze? Tak. Zasugerowaliście mi, żeby Wikonia również nosiła proce, więc Wikonia dostała... O, mój kotek miał, czy muszę go wypuścić z pokoju? Sekundka. Tak, zasugerowaliście mi, że Wikonia, tak samo jak pozostali bohaterowie, powinna mieć jakąś broń dystansową i w związku z tym dostała proce plus jeden i będzie sobie z tej procy strzelać. Teoretycznie mógłby taką procę też mieć Szymon, ale Szymon ma biegłość w strzałkach. Niestety będzie się posługiwał tylko strzałkami zwykłymi, bo te plus jeden są dość drogie, ale to póki co, tak myślę. Dobrze, czy coś jeszcze? To chyba wszystko na tę chwilę. Podobno pod pomocną dłonią jest też jakaś ciekawa tarcza dla Kawy. Na to nie zerknąłem, do tego będę musiał kiedyś wrócić. Jeśli będę w tamtych okolicach i zapomnę tego zrobić, to proszę przypomnijcie mi o tym. Tak, dość dużo wyjaśnień od was dostałem, co mnie cieszy, bo troszeczkę bardziej rozumiem z każdym filmem, z każdym waszym komentarzem, nieco bardziej rozumiem ten świat i jak się w nim poruszać. I teraz tak, ten pierścień, który tam zidentyfikowaliśmy sobie pod pomocną dłonią. Jest to pierścień czarów Wieczna Pamięć. Dawno temu wielki czarodziej z Amn ponoć rzucił wyzwanie ograniczeniom magicznej sztuki, które nałożyła Mystra. Legendy powiadają, iż był on w stanie rzucać zaklęcia bez konieczności zapamiętywania ich. W końcu odkryto, iż jego moc pochodzi z kilku magicznych pierścieni, które własnoręcznie wykonał. Jego opowieści o wiecznej pamięci były jedynie żartami, ale i tak pierścienie pozostają jednymi z najbardziej poszukiwanych skarbów. Parametry specjalne podwaja liczbę czarów pierwszego poziomu, które mag może zapamiętać. A co za tym idzie? Ja w tej chwili mam zapamiętane... Powinienem mieć 6 zaklęć, widzę, że mam z jakiegoś powodu jedynie 3. Chyba będę się musiał przespać, ale tak, do zapamiętania mam 4 magiczne pociski, pomniejsze drążenie Larlocha, czyli to wysysanie życia, aj, właśnie to usunąłem, i zbroję. Więc tak, bo jak się prześpimy, to powinniśmy zapamiętać te zaklęcia, przynajmniej tak mi się wydaje, że tak to powinno działać. A tymczasem kontynuujemy zwiedzanie Beregostu. Zaczniemy sobie od tych domków tutaj. To też Blitzkrieg o tym pisał, że te domy poodwracane to są domy, do których też można wejść, tylko że drzwi są ukryte w drugą stronę i trzeba, o właśnie, myszką najechać na odpowiedni fragment, żeby pojawiła się taka możliwość. Więc te domy też sobie zwiedzimy, a z gospody pod pomocną dłonią przeprowadziłem Jaheire i Kalida i zostawiłem ich tutaj. Oni będą na nas czekali, dopóki nie zdecydujemy się pójść do Naszkę. Póki co przyzwyczajam się do wielkości drużyny rzędu 4 osoby. To już dla mnie jest bardzo dużo, więc nie będę sobie jeszcze dokładał teraz przynajmniej dodatkowych 2. No dobra, zaczynajmy od zwiedzania tych domków. Zastanawiam się, co jeszcze tutaj gdzieś będzie ukryte po drodze. Niech Imoen z wykrywaniem pułapek łazi po tych domkach. Wszystko to, co nie będzie zamknięte, to można grabić. To jest jakaś historia Smoczego Wybrzeża. Są książki. Te książki można czytać. I jak? Historia Cienistej Doliny. I teraz moje pytanie brzmi. Czy wy chcecie, żebym ja te książki dla was czytał? Zapiszę sobie grę, bo widzę, że jest tu skrzynka do otwarcia. Nie wiem, czy ta pani, która stoi dość daleko, zareaguje na tę skrzynkę i czy jak ją otworzę, to straże przybiegną.
O ile w ogóle będę w stanie ją otworzyć. A mogę nie być w stanie. Teraz zobaczymy, co Kawa na to. Udało się sforsować zamek. Kusza ciężka. O, oczywiście. O, oczywiście, że od razu przyszli. No trudno. Przytujemy zatem. Musimy to zostawić w porządku. Zobaczymy, co u góry słychać. Śpiący mężczyzna, czyli tutaj można rabować bez problemu. Jest też śpiąca kobieta. Okej. Okay. Skrzynia zamknięta i nieudane otwieranie zamków. Dobra, trzeba tu kawę przeprowadzić. Co? Łatwiej zrobić, niż powiedzieć. Póki co jednak kawa sobie radzi lepiej z tymi zamkami niż Imoen, ale to wynika z tego, że Imoen po prostu ma niski poziom, podejrzewam. Tak? Dało się sforsować zamek. Wekiera tu jest jakaś. Jest też mikstura heroizmu i jaspis. Jaspis przekażemy za chwilę. Z pewnością. Tak, z tego. Dajcie znać, bo ja wam bardzo chętnie poczytam te historie. Ewentualnie moglibyśmy zrobić tak, że te wszystkie historie, one są na pewno dostępne online. Mogłem na przykład nagrać osobny odcinek, gdzie tylko czytam historię w ramach jakiegoś takiego ambientu. Znaczy nie, to nie byłby ambient, jak się nazywa, jakiegoś takiego ASMR-u do posłuchania przy pracy. Ja bardzo chętnie coś takiego wykonam, więc jeśli tylko macie ochotę, to dajcie znać. Tutaj też mam historię Tetyru na przykład. Ja nie wiem, czy to opłaca mi się, żebym ja to trzymał wszystko i czytał wam, dajcie znać, bo tego trochę jest. No, taka historia Cienistej Doliny to ona jest w częściach, to może nie, ale tutaj są jakieś pojedyncze Tetyru, Durparu i Złotego War, Smoczego Wybrzeża, także trochę tego jest. Dobrze, co my tam podnieśliśmy? Miksturka. Miksturka idzie do Szymona. Szymon dzierży wszystkie mikstury, też to jest jakaś, której nie może używać chyba. Heroizm. Ok, czyli ona tylko przez wojownika może być używana, więc niech zostanie u kawy. A Wikonia weźmie sobie jaspis, bo ona trzyma wszystkie takie kosztowności. Dobra, to tutaj wszystko. Ja sobie to oczywiście pozwolę sobie zaznaczyć to na mapie jako odwiedzone. I lecimy dalej. Ok, tu jest kolejny domek. Jest tutaj na spotkaniu mężczyzna, więc mężczyzna, ale może nas nie widzi. Tak? Nie inaczej. No? Zamknięty, ale może on nas nie będzie widział stamtąd, gdzie stoi. No właśnie, nie widział. Nie, jednak widział. Bo być może to jest tak, że jakby on się oddalił, to zobaczymy, gdzie on pójdzie. Może później gdzieś pójdzie tak, że nie będzie nam przeszkadzał w rabowaniu swojego własnego domu. Tutaj co mamy? Tutaj też jest jakaś skrzyneczka. O, nawet trzy. To jest stół. Stół i zamknięta skrzynia, ale nie na długo, bo już jest otwarta. Miecz krótki. Tu się to opłaca brać. Weźmiemy, sprzedamy hurtem, to jeszcze będzie coś warte. Chociaż odpisałem komuś w komentarzu, że takich mieczy to już mi się trochę nie opłaca zbierać. O, teraz tak ładnie odszedł. Może teraz będę miał szansę. Ha! Służę w płomiennej pięści. Okej. A gdybyśmy spróbowali tak. Wy to pewnie tam się śmiejecie, bo wiecie, że tego się po prostu nie da w ten sposób ukraść, ale gdybyśmy. Zamknięte. No tak sobie pomyślałem, żeby wziąć i przejść w tryb. Czego? Służę w płomiennej pięści. Dobra, ostatni raz spróbuję. Imoen, otwieraj to. Bierz. Czego? Służę w płomiennej pięści. Dobra. Nie ma to sensu. Po prostu trzeba zostawić ten kamień tak, jak jest. No okej. Okay. I tak tutaj też mamy odwiedzone. Mam nadzieję, że nie ma limitu tych znaczników, które mogę ustawić na mapie. A, to jest tożsamy domek. Tożsamy, tak, taki sam ma układ dokładnie. Czyli tutaj teoretycznie też nie powinno się udać, nie?
tego to ona nawet nie otworzy. No nic, zobaczmy, co się dzieje na piętrze w takim razie. Weź tego. Też są dwa stoliki i skrzynia pewnie, tak? Tak jest. I na stoliku nic nie ma, na drugim też nie, a w skrzyni, skrzynia jest zamknięta, już jest otwarta i mamy co tutaj? Kamień słoneczny i trochę złota, 38 sztuk złota dokładniej rzecz biorąc. Całkiem nieźle, ładnie, ładnie. Co do kamienia, to idzie do Wikoni. Z domku musimy wyjść na razie. Ciekawe, czy jest jakiś sposób, żeby odwrócić uwagę takiego mieszkańca na przykład. Wiedzone. Okej. Bardzo dobrze. To nie, a to też jest dom, dobra, to tutaj też idziemy. I do tych też da się pewnie wejść, tak, okej. Okay. No, kamerdyner, pan Kolket. Okej, okay, tu jakiś pan Kolket mieszka. Czego? Znikam. Zanim z panem Kolket porozmawiamy, to tutaj jest sporo rzeczy, które można przejrzeć. 4 sztuki złota. Tu pusto. O, kolejna książka. Historia cień z tej doliny 8. To chyba cała historia cień z tej doliny jest do znalezienia tutaj w Bregoście, tak by się mogło zdawać. Śpiący mężczyzna, a krasnolud raczej. Szybciej, bardzo dobrze. Zejdźmy na dół i zobaczmy, co to za mężczyzna tutaj jest, Kolkę. Długi masz jęzor, co? Obcy w moim domu? Pyta Kolket. Co mi z tego? Od tego dnia nie miałem wieści o synu i jego żonie, a w porównaniu z tym wszystko inne wydaje mi się nieważne. Nie powinienem był pozwolić, żeby podróżowali w tak niebezpiecznych czasach. Zostawcie mnie sam na sam z moimi zmartwieniami. Wasza wola? Dobra, myślałem, dobra. Że chociaż powie, żebyśmy ich poszukali. Ale może ten kamerdyner byś nam więcej powiedział. Zobaczmy. Hej, zmiataj z drogi, ten papało. Przepraszam, ale oczekiwaliśmy przyjaciół, którzy się spóźniają. Pan Kolket będzie bardzo zawiedziony. Proszę mu nie przeszkadzać. Okej, okay, czyli tutaj nic nie wskuramy. Co chcę? Dobra, zaznaczmy sobie, że odwiedzone. Oczywiście. Ok, tutaj coś mamy. Coś mi się podświetliło. Dom Firebita Elvenhera. To nie jest ten... Był jakiś taki podobny nazwisku w tym pierwszym miejscu, w którym byliśmy. A, może mi się myli. Dobra, spróbujmy wejść. A, to jest jeszcze chyba nie to. To jeszcze chyba nie jest ten dom tego gościa. Historia monety losu. Trochę tych historii jest, więc w razie czego możemy sobie zrobić osobny odcinek z czytania samych historii. Historia drołów, tom drugi. Tego się pewnie sprzedać nie da. I to jest zamknięte, nie otworzymy, bo są tu ludzie. Chłopak tu jest i śpiący mężczyzna. Zobaczymy, czy przy chłopaku można kraść. Bo zamki mogę otwierać, nic się nie dzieje, nie mogę tylko wyciągać rzeczy. A, pułapka tu była. O, proszę, to zobaczymy sobie, jak działa wykrywanie pułapek. A, wykryta pułapka, okej. Okay. Różna zdobyła doświadczenie, okej, okay, czyli przed otwarciem każdej skrzyni jeszcze warto sprawdzić, czy nie ma tam pułapki. Zobaczmy, czy mogę ukraść bez... Chyba mogę ukraść, sprawdźmy, zejdźmy na dół. Tak, mogłem to ukraść, dobra, w porządku. Czyli warto jednak przed badaniem takich rzeczy wykrywać pułapki jeszcze. Historia ostatniej wędrówki olbrzymów. Matko, jedyna ile książek. Historia Morza Księżycowego. Dobra, przeczytajmy sobie choć jedną na próbę. Mam tego za dużo po prostu. Co my tu mamy? Historia Morza Księżycowego sobie przeczytajmy. Zobaczymy też, jak to wygląda. Morze Księżycowe przez długi czas było granicą między ziemiami elfów a mrocznymi, groźnymi krainami Raid i Tar, domem smoków, olbrzymów i ogrów. Głębokie morze stanowiło doskonałą zaporę dla najeźdźców i wojownicze plemiona, szukające podbojów, musiały przed inwazją objeżdżać je przez ziemię, na których znajdowały się Julasz, twierdza Zentil i Hilsvar.
Pierwszą prawdziwą osadą na wybrzeżu Morza Księżycowego była północna twierdza, błyszcząca cytadela, będąca latarnią cywilizacji i punktem startowym kupieckich karawan podążających na północ w poszukiwaniu kontaktów z krasnoludami z Tetiamar i chłodnych ziem, którzy sprzedawali dzieła swych rąk w zamian za magię. Północną twierdzę spotkał niestety smutny koniec. Zatonęła w lodowatych wodach Morza Księżycowego, zniszczona przez nieludzkie siły. Podobnie miała się sprawa z innymi osiedlami ludzkimi w tych okolicach. Przez kilka lat trwały one dzięki sile woli i ostrym mieczom, a potem ulegały atakom goblinów, orków, smoków, obserwatorów czy olbrzymów. Lan raz po raz odradzało się i padało. Julasz zmieniało się w ruiny, choć przed dekadą tętniło życiem. Falberg i Sulaspryn to teraz opustoszałe ruiny. Każde z miast na brzegach Morza Księżycowego staje na progu zniszczenia, by potem zostać odbudowane. Ta cykliczność może być powodem, dla którego przetrwały tylko najsilniejsze, najbrutalniejsze i najlepiej prosperujące z miast. Największymi, Hilsfar, Mulmaster i niezbadaną twierdzą Centil, rządzą złe istoty, trzymające swych poddanych żelazną ręką. Słabsze, Elfie Drzewo, Flan i Tentia, nie są może tak złe, ale nie mniej silne, niezależne i dość chaotyczne. Morze Księżycowe na wiele sposobów stanowi granicę, a okoliczni mieszkańcy mają graniczną mentalność. Okej, okay, książkę mamy przeczytaną. Możemy ją zatem wyrzucić. Dobra, to mamy zbadane. Chłopiec, co ten chłopiec mógłby nam powiedzieć? To może byśmy wysłali tutaj najbardziej charyzmatyczną osobę, Szymona. Mamusiu, ktoś jest w domu, krzyczy chłopak. O, zobaczycie, dostanie wam się, jeśli sobie nie pójdziecie. Tatuś przyjdzie do domu i złoi wam skórę. Wasza wola, jeśli okay. Nalegacie... Szybciej, jeśli nalegacie... No to chyba trzeba wyjść. Jak ma mnie tatuś pogonić, to trzeba się chyba bać. Okej, okay, zapisujemy sobie grę. I tutaj został jeden dom tego Firebeda jeszcze. Sobie tylko zaznaczę na szybko na mapie, czy ten obok Firebeda jest odwiedzony. I sprawdźmy Firebeda. Tak, to jest ten z tego pierwszego miejsca, z Candlekeep właśnie. Co tam, szukaliśmy dla niego czegoś? Następnym razem, kiedy odwiedzisz Candlekeep, powinieneś koniecznie przeczytać historię dzwonu w głębinach, mówi Firebeat. To była dawniej moja ulubiona książka i jestem pewien, że tobie też by się spodobała. Wasza dobra. No, w porządku, panie kolego, w porządku. Czy ja ci mogę zabrać rzeczy z domu? Czy raczej będziesz zły? Pewnie będziesz zły, ale to jest wyjątkowo daleko od ciebie. Okej, okay, otworzyłem. Kraść jeszcze nie będę. A tu u góry, bo na mnie czeka śpiąca kobieta. Jakaś kochanka Firebeada pewnie. Tutaj stolika akurat wyjątkowo nie mogę przeszukać, więc to jest złamanie schematu jawne. Mamy tu pierścień z jadeidem, ale chyba nie jest magiczny i 38 sztuk złota, więc zawsze coś. Ale pierścień z jadeidem nie jest magiczny. Przekazujemy jego i kamień, który zdobyliśmy w ikonii. Tak jest. Dobrze. I Moen. Okej, okay, poszedł na drugą stronę. Spróbujmy zatem. Aj, przylazł znowu. Co tu masz? 33 sztuki złota, to niedużo. Wziąłem mu. I nikt się nie przyczepił. Może dlatego, że to jakiś nasz ziomek. No dobra, tutaj byliśmy. To wszystko mamy, zdaje się, odwiedzone. Tak, teraz zostaje nam gospoda Feldeposta. No to chodźmy do gospody Feldeposta. To zwiedzanie tego Beregostu to nam chwilę zajmie, muszę przyznać. O, tutaj jest Jaheira i Kalic. Przyprowadziłem ich sobie pod pomocną dłonią, żeby byli bardziej pod ręką w razie wyprawy do Naszkel. Chodźmy do gospody nowej. Hej, wynoś mi się, nie lubię tu takich jak ty. Duncan się wtrąca. Hej, ty im powiedz, Marl. O co ci chodzi, człowieku? Mówiłem, żebyście stąd spadali, mówi Marl. Nie ma tu miejsca dla takich jak wy. Nie trzeba się od razu denerwować. Miejsca starczy dla wszystkich.
Robię to, co chcę, mówi Marl. Mam już dość takich włóczykijów jak wy, którzy zadają się z nie wiadomo kim i przywlekają do miasta swoje kłopoty. Co macie do powiedzenia? Robimy to, co uważamy za słuszne. Likwidujemy więcej problemów, niż ich sprowadzamy. No, prawie. Myślicie, że to śmieszne? Pyta Marl. Tym waszym skarbem zaburzyliście lokalną gospodarkę, naruszyliście równowagę w naturze, a na dodatek rozsialiście magię. Ktoś z was ktoś może wziąć z was przykład i dać się zabić. Powinno się wam za to skopać tyłki. Ola, każdy podąża za swoim losem i nie jesteśmy winni tego, co zgotowało mu przeznaczenie. Był dobrym dzieckiem, mówi Marl, dopóki tacy jak wy nie zawitali do miasta. Zawrócili mu w głowie i teraz nie żyje. Może by wam złoić skórę. Czekaj, żal nam twojego syna i tak dalej, ale nie mamy z tym niczego wspólnego. Chcemy po prostu stąd odejść bez żadnych awantur. Tak jak i pozostali, mówi Marl. Sprowadzacie kłopoty, po czym uciekacie, a inni muszą się z nimi uporać. Ale nie dzisiaj. Przejdziecie po moim trupie albo wcale. Okej, Marl chce się bić. Chyba nie jest jakiś turbo skomplikowany przeciwnik, powiedziałbym. Więc tak, niech kawa go tam tłucze. Śpiewaku nocy. Wikonia wekierą też niech go tłucze. I Moen krótkim mieczem też niech go tłucze, a Szymon tam strzałkami z tyłu. Albo może nawet magicznym pociskiem. O kurde, ta dostała. Dobra, dobra. Nie za wiele tu widzę. Ale kawa dostała. Dość mocno. 650 punktów doświadczenia, to dużo. Okej, okay, Wikonia niech zbierze te rzeczy. Zbroję skórzaną to niekoniecznie chcę podnosić. Jeśli nalegacie. Ten Dunkin się odzywał jeszcze do nas, nie? To zobaczmy, co on chce. Bardzo dobrze. Hej, zostaw mnie. Nie chcę żadnych kłopotów. Wy mordercze Benkarty, mówi Dunkin. Płomienna pięść się wami zajmie. Okej, ale sekunda, nie straciłem reputacji. Więc to nie było nic złego. Co chcesz, bardzo dobrze. Skoro pięść ma nami zająć, to powinni już przyleść, a że nie przychodzą, to nie stało się nic złego. W gruncie rzeczy. Jak tu... A, to nacelować na to wyjście? Okej. Okay. Dobra, w porządku, no to mamy to. Tutaj jest jeszcze jakaś Jillian, możemy z nią od razu porozmawiać. Może rzuci nam jakiś kontekst. Na zakupy. Masz coś przeciwko? Ja myślałem, że zapytasz kupić ci coś. Jest coś z Aldi? Dobra. Witaj, mówi Jillian. Musisz się do mnie na chwilę przysiąść. Nalegam. Gdy dama proponuje mi poczęstunek, jak mogę odmówić? Jesteś duszą towarzystwa, nie inaczej, odpowiada. To mi przypomina czasy, kiedy Betsy i ja byłyśmy jeszcze... O, ale jestem głupia. Przecież nie znam żadnej Betsy. Okej. Okej. W porządku. Dobra, przejdźmy się tutaj do szynkarza, bo pewnie tak będzie trzeba z nim porozmawiać. Z tyłu jest kucharz. Puścimy i Moen, niech zobaczy, co jest w tej beczce. W beczce nie ma nic. A mogłem się tego właściwie spodziewać. Tam jest jeszcze jakiś Hefis, bo może porozmawiam jeszcze z Hefisem, zanim porozmawiam z samym szynkarzem, który pewnie będzie miał coś dla nas, tak bym obstawiał. Hefis jest chyba pijany. 99 kufli piwa na ścianie, 99 kufelków, daj 1, 98 zostanie, 98 kufelków. Hefis się świetnie bawi tutaj najwidoczniej. Porozmawiamy więc z szynkarzem. Mam tanie piwo. Masz tanie piwo? No dobra. Okej, czy my coś mamy do sprzedania? Coś by się pewnie znalazło. Kamienie mogę sobie zbierać, bo one się chyba... Właśnie, one się stakują, więc kamienie mogę sobie zbierać, ale te biżuterię bym sprzedał.
Gdzieś był jeszcze pierścień. O, tutaj. Właśnie, więc biżuterię chyba można sprzedać. Natomiast kamienie będziemy zbierać na bank. To dawaliście mi znać o tym wysycaniu rynku, więc to może być użyteczne. Dobra, więc tak. Sprzedajemy. O, mogę sprzedawać te historie i to też one są coś warte. A nie, to mogę kupić od niego, to nieważne. Tak, kawa to była, nie kawa. Tutaj mamy ikonia. Niech sprzeda te wszystkie pierścienie i naszyjniki. Sprzedaj. Dobrze. Kamienie sobie zostawiamy na razie. Co ty masz na sprzedaż? Na sprzedaż. Pocisk plus 1. 10 za 25. To już trochę kosztuje. Oj, kolczuga plus 1 nawet tu jest. Są czary. Głuchota. Odbity obraz. I błyszczący pył. Cóż to za czary? Odbity obraz. Po rzuceniu tego czaru mag tworzy obraz samego siebie, który będzie podążał wraz z nimi, wykonywał dokładnie te same czynności. W efekcie istoty atakujące maga nie będą w stanie rozróżnić, która z postaci jest prawdziwa, a która tylko kopią. Istnieje 50% szans na to, że przeciwnik zaatakuje obraz i 50% szans, że zaatakuje maga. Obraz zniknie, jeśli rzucone zaklęcie rzucone zostanie rozproszenie magii, ale zostanie zaatakowane lub jeśli upłynie czas działania czaru. To akurat jest bardzo ciekawe. Głuchota. Zaklęcie głuchoty powoduje, że ofiara staje się całkowicie głucha i nie jest w stanie usłyszeć żadnych dźwięków. Głuche osoby posiadają 50% szans na nieudane rzucenie zaklęcia. O! Ha! Ho. I co ja mam teraz? Jest też pawęż plus 1, to by mogło być ciekawe dla naszej kawy. I co ja mam teraz o tym myśleć? Obrońca plus 1. Klasa pęcerza plus 1, rzuty obronne plus 1. Panie złoty, co to za przedmioty? Kurczę, nie wiem, ta głuchota, może ten odbity obraz. To wygląda dość ciekawie, prawdę mówiąc. Ale nasz mag zazwyczaj stoi z tyłu, to prędzej ta głuchota miałaby sens. Gdybyśmy walczyli z jakimś magiem, żeby rzucić na niego, chyba sobie to kupię. Tylko się upewnię, że ja tego jeszcze nie mam przypadkiem. Nie mam. To tak, myślę, że to mogłoby się opłacać kupić, no. Może na razie jeszcze nie, ale potem zapomnę. Dobra, trudno. Najwyżej mnie zbesztacie w komentarzach, że to bez sensu, co zrobiłem, ale czemu nie? Teraz dobrze by było jeszcze, żeby udało mi się zapamiętywanie tego czaru. Nie udało się. No i zgodnie z tym, co ja chcę robić, czyli... że ja nie chcę wczytywać gry wtedy, kiedy mi się nie uda. To trochę mnie teraz korci, żeby to zrobić, ale no nie, nie mogę. To by było, złamałbym własne zasady. No trudno. Czy ja coś tutaj mam jeszcze do sprzedania? Skalp mogę sprzedać. O proszę, sprzedajmy w takim razie. W sensie to są wszystkie? Gotowe, tak. Sprzedajmy, dobra. Mikstura heroizmu, co nadaje? Mikstura ta została nasycona silnym zaklęciem. Punkty życia plus 10% do bazowej wartości. Track 0,90% bazowej wartości. Okej. Okay. Ja bym to sprzedał. Bez takich mikstur się obejdziemy, chociaż odzyskam kasę za zwój. Dobra. Idziemy do góry. Zobaczymy, co u góry się na nas czai. Co tam ciekawego... Co tam ciekawego będzie można uzyskać? Algernon tutaj jakiś jest. Czy ta skrzynka koło ciebie, panie Algernonie, jest otwarta, czy nie? Zamknięta, to ja sobie ją otworzę. Tylko po to, żeby otworzyć, bo kraść sobie nie będę mógł. A, nie uda się otworzyć. No trudno, to nie zdobędziemy 10% doświadczenia. Trudno. Co chcesz, bym jeśli nalegacie... Czego? To mój pokój i nie zapraszałem gości. Chcę zostać sam, mówi Algernon. Okej, to wychodzimy. Skoro tak...
Tutaj coś mamy. Dobra, niech im ołem to zostanie. Pusto. Okej, okay, to zwiedzamy dalej. Podróżny tu jest. Może podróżny miałby nam coś ciekawego do powiedzenia. Tego zamku też się nie uda otworzyć, co? Tu jest 13 sztuk złota. Pytanie, czy on się zdenerwuje? Jak go spróbujemy okraść? Nie, bo to było otwarte, to i tak by się nie zdenerwował. Tego nie otworzymy. Okej, okay, pusto tu jest. Szybciej, jeśli nalegacie. No dobrze, to wychodzi. A nie, poczekajcie, bo z tym podróżnym jeszcze porozmawiam. Jeśli nalegacie. Może ten podróżny będzie miał coś ciekawego do powiedzenia, albo może jakieś zadanie nam zostawi. Zobaczymy. Hej, zmiataj z drogi ten papało. Jest dużo innych pokoi, za ten zapłaciłem i nie mam zamiaru dzielić go z kimś innym. Okej, okay, w porządku. Wasza wola? Dobra, dobra. W porządku. Dobra, dobra. Ja bym zatem się tylko przespał, bo nie wiem, co mnie jeszcze czeka w tym mieście. Jeśli nalegacie. Chcecie whisky? Ja bym się tylko przespał, jak już nic nie będę miał do sprzedania zupełnie. Nie mam, okej. Okay. I jak się prześpię... Chodzi mi o zapamiętywanie czarów Szymonem. No właśnie. Okej. Okay. 6 na 6. Jest git, możemy spać. Jeśli nalegacie... Muszę przestać żłopać własne trunki. Okej, okay. Czy Szymon zapamięta? Czary uzdrawiające rzucone podczas odpoczynku aż do pełnego wyleczenia. Wszystko się udało, Szymon ma wszystkie czary wypełnione. Odpoczynek trwał 8 godzin. Dobra. Do tego spodę chyba mamy ogarniętą. Ciało zniknęło z podłogi. A my możemy zwiedzać dalej. Okej, okay, gospoda odwiedzona, to wszystko odwiedzone. Żeby muszę zaznaczyć gospodę, że odwiedziłem. I ten dom Firebida. Tutaj. W ogóle za nim jest jakieś pole, które też jest do odwiedzenia chyba. Widzę, że mam tam nieodkrytą planszę. Nie wiem, czy tam można wejść. Można. Dlaczego mnie tam jeszcze nie było? Te worki i beczki tutaj po prawej stronie sprawdzałem na pewno. A tu zdaje się nikogo nie ma. Wyszliśmy sobie co prawda, ale na próżno. No dobrze, to... A, tu jest przejście, dobra, w porządku. To mi się podoba. Okej, no to chyba pora zwiedzać kolejną część. Tutaj, do tych domków pewnie będzie trzeba spróbować się... wbić. Tu jest Herold i Garik też jakiś jest. O, to są jacyś imienni ludzie, możemy z nim porozmawiać. Hola, witam. Mam dla was ciekawą propozycję. Pozdrawiam was, mówi Garik, poszukiwacze przygód. Mam dla was propozycję. Słyszałem, że tworzycie wspaniałą grupę wojowników. Co powiecie na dobrze płatną pracę, polegającą na zapewnieniu bezpieczeństwa mojej pani? No cóż, zawsze się przyda nieco grosza, powiedz nam coś więcej. Jestem Garik i pracuję dla Silke Roseny, która jest najbardziej uzdolnioną śpiewaczką na całym Wybrzeżu Mieczy, a pod koniec miesiąca ma wystąpić w Pałacu Książęcym. Ale ostatnio spotkały ją pewne kłopoty. Feldepost wynajął kilku bandytów, by ją skrzywdzili, tylko dlatego, że nie wystąpiła w jego gospodzie, jak to było zaplanowane. Biorąc pod uwagę to, jakim człowiekiem jest Feldepost, nie można jej winić, że się tam nie pojawiła. Teraz Silke potrzebuje ochrony, dopóki nie będzie gotowa udać się do Wrót Baldura. Jest gotowa zapłacić około 300 sztuk złota. Co wy na to? Brzmi uczciwie. Myślę, że podjęliście słuszną decyzję, mówi Garik. Spotkajmy się przed gospodą Czerwony Bukiet. No to chodźmy. Cóż za kacztenka na silniku gry. Co chcesz, bym zrobił? Jest tutaj Silke. Ale ona sobie stoi tak sama, zupełnie.
Jestem Silke. Witam. Nadzwyczajna te spika. Witam, mówi Silke. Widzę, że mój Garik dobrze się spisał. Z waszego wyglądu wnoszę, że jesteście warci trochę większej zapłaty. Ja zaproponował wam mój mały pomocnik. Zaoferowałem im 300 sztuk złota, tak jak mi kazałaś, mówi Garik. Podniosę stawkę do 400 sztuk złota, mówi Silke. Dobrze. Rozumiem, że Garik wyjaśnił, jakie będą wasze obowiązki. Musicie po prostu pozbyć się tych łotrów, gdy znowu przyjdą mi grozić. Nie powinno być z nimi większych problemów, choć radziłabym działać szybko. Cokolwiek będziecie robili, nie wolno wam z nimi rozmawiać. Jeden z nich jest magiem, którego zaklęcia mogą zaczarować nawet najmądrzejszego. Coś czuję tu jakiś podstęp. Silke, o, są tutaj bandyci Feldeposta. Atakujcie, kiedy wam powiem. O, sekundka, mój kotek chce sobie wyjść. Witaj, Silke, mówi Fantis. Przybyliśmy tak, jak sobie życzyłaś i przynieśliśmy... Silke wtrąca się. Nie próbujcie mnie straszyć. Nie będę łatwą zdobyczą. Patrzcie, przyprowadziłam przyjaciół. O czym ty mówisz? Pyta Fantis. Mamy te klejnoty, które... Zamknąć się, mówi Silke. Już za późno na wycofanie się z umowy. Naprzód, zabijcie ich wszystkich. Przerwij to szaleństwo, kobieto. Nie będziemy mordować niewinnych ludzi. Zrywam naszą umowę, mówi Silke. Zresztą i tak pewnie stchórzylibyście w walce. Sama się z nimi rozprawię, ale najpierw policzę się z wami. Okej. Czy ona będzie się biła? Tak, jest na czerwono zaznaczona. Dobra. Wasza wola? Szymon zatem. No zacznijmy może od magicznego pocisku. Tak będzie najprościej. Co? Kawa. Biją tam na głowę. Nie, Szymon się odsunie najpierw. Wikonia i kawa. Nie, z mieczyka ją będą trzaskać. I Mołem łukiem. I Szymon zaklęcie. Okej, średnie obrażenia, Szymon strzałki i do ataku. Okej, wszyscy mają się dobrze, elegancko. 400 sztuk złota, które by nam przekazała, i tak zdobyliśmy. W porządku. Mikstura niewrażliwości, to pewnie... O, to dla wojownika. I kij niezidentyfikowany. Dobra, zobaczmy, co tutaj się działo tak naprawdę. Porozmawiamy z Faltisem. Albo nie, z Garikiem najpierw. Silke nie żyje, mówi Garik. Myślę, że sama się o to prosiła. Nie można być tak złą osobą i spodziewać się, że wszystko ujdzie jej na sucho. Obawiam się, że właśnie straciłem pracę. Czy mógłbym się do was przyłączyć? Tak. Spoko, przyjmiemy go. Bo chciałbym sobie... Co, poziom dostał? Tak. Gotowy do awansu. Bo chciałbym sobie wziąć jego rzeczy. Po prostu nie będę jakiegoś ziomka, który pracował dla... jakiejś krzywej baby. Nie będę go brał w swoje szeregi, ale mogę mu wziąć rzeczy. Ja sobie sprzedam. Zostawimy go prawie bez niczego. I teraz go odłączymy. Służę uprzejmie. To w ogóle jest? To jest Bard. US. Odłączenie postaci. Usuń. Gotowy. Dobrze. Jest wspaniałe. Dobrze, to da mi okazję popracować nad nową balladą. Aha, chyba mam już temat. Mogę się założyć, że nigdy nie zgadniecie, kto będzie jej bohaterem. Wasza wola? No cóż, pewnie Silke. Dobra, Feldis. Dziękujemy, mówi czarodziej. Ta wiedźma lada chwila by nas pozabijała. Oto dowód naszej wdzięczności. Drużyna zdobyła następujący przedmiot. Mikstura ochrony. To chcesz bardzo dobrze. Nie wiem, czy to było tego warte. Niech będzie. Niech będzie. Tutaj mikstura niewrażliwości dla tego kolegi. Dobra, wszystko jest w jak najlepszym porządku. Dobrze, moi drodzy. Takim dość wyraźnym akcentem zakończymy sobie chyba ten odcinek. I dalej będziemy zwiedzać Beregost już w kolejnym. A myślę, że w kolejnym odcinku już zakończymy chyba zwiedzanie Beregostu. Chyba, że okaże się tu, że... dużo tych domków, dużo jeszcze ciekawych rzeczy się tu napatoczy. Nie wiem, zobaczymy tak naprawdę, zobaczymy. Póki co bardzo serdecznie wam dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć!